księże dziekanie, szanowni goście, wszyscy mili zebrani. Ja sobie pozwolę dwa słowa powiedzieć, takiego wprowadzenia do części takiej merytorycznej naszej konferencji. Najpierw chcę powiedzieć, że naprawdę bardzo się cieszę z tego, że udało się tutaj zgromadzić nasze grono ekumeniczne, naszych studentów, profesorów pod przewodnictwem księdza dziekana. Ksiądz dziekan wspomniał już o pierwszym takim dokumencie, który tutaj zajmuje naszą uwagę podczas wykładów i różnych spotkań, od konfliktu do komunii. Na zaproszeniu, na plakacie zaproszeniowym są jeszcze dwie okładki dwóch innych dzieł, jeśli tak można powiedzieć. Mianowicie Bliżej wspólnoty, to jest taka pokaźna książka, która zawiera wszystkie dokumenty dialogowe między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem luterańskim, wydana przez Instytut Ekumeniczny w Lublinie. I okładka Nowego Testamentu, przekładu ekumenicznego, o którym pewnie będziemy jeszcze tutaj mówić na naszej uczelni, a na pewno w Warszawie, ponieważ w marcu, w przyszłym roku, na początku przyszłego roku ukaże się w całości cała Biblia ekumeniczna wydana w jednym tomie. W tej chwili mamy w częściach ją wydaną i to będzie ważne wydarzenie, ponieważ pod tym przekładem ekumenicznym podpisują się zwierzchnicy wszystkich, można powiedzieć, wszystkich kościołów chrześcijańskich w liczbie chyba 12 czy 13. 13 jest podpisów właśnie tych najwyższych autorytetów w naszych kościołach, więc taka zapowiedź trochę w przód. A dzisiaj chcę powiedzieć, że nasza skromna konferencja składa się z dwóch części przedzielonych przerwą kawową, na którą już wszystkich serdecznie zapraszam. Piętro niżej to chyba zrobimy w kuchni, ponieważ tutaj nie ma za bardzo miejsca tak organizacyjnie, ale to jeszcze o tym powiem później. W pierwszej części chcemy zwrócić uwagę na... Po pierwsze, na kwestię tożsamości Kościoła, kościołów, tożsamości wyznaniowej, o której też ksiądz dziekan wspomniał w słowie wstępnym. I po drugie, chcemy podzielić się doświadczeniami tego roku reformacji, w których braliśmy udział. Rozmaite wydarzenia były i tutaj, powiedzmy, wielkie w Warszawie, gdzieś na Zamku Królewskim, ale i, powiedzmy, bardzo takie małe, ale bardzo tym bardziej sympatyczne gdzieś w małych wspólnotach parafialnych, na przykład w Żerardowie. Ja miałem okazję, szczęście, uczestniczyć. To jest pierwsza część. Po tej pierwszej części chcemy porozmawiać w panelu dyskusyjnym na tematy etyczno-moralne, na temat wyzwań etyczno-moralnych w perspektywie katolickiej i reformacyjnej. Tę część poprowadzi ksiądz profesor Kietliński, który jest współorganizatorem, współgospodarzem tutaj tej naszej konferencji. Jako pierwszego poprosimy o głos pana rektora z Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej z Wrocławia, który powie nam który nam przedstawi temat Reformacja a społeczeństwo obywatelskie. Bardzo prosimy.